Witam wszystkich, jestem Rita i to jest być może ostatni odcinek z serii Age of Pirates. Czemu ostatni? Ponieważ tak, grę jeszcze nigdy nie przeszłem. Zebrałem już dwie połówki mapy, a do tego nie wiem ile jeszcze misji minie, ile dni tym w Age of Pirates minie, zanim trafię na kolejną misję fabularną. Więc dlatego ja będę sobie grał i jak trafię na misję, tą fabularną, to wznowię nagrywanie z tej serii i nie będziemy dalej grać, ponieważ to tak nie ma bardzo sensu, bo co my robimy tutaj? Robimy misję dla tego gubernatora, walczymy tylko... tu interesuje bardziej fabuła. Też. Będę robił misję, może od czasu do czasu nakręcę jakieś bitewki, zrobię kilka scen z bitew na morzu, żeby rozkręcić grę, troszeczkę tą serię, od czasu do czasu, ale to już może tak być zakończenie, więc nie przedłużając, zacznijmy odcinek. Idziemy do... najpierw zobaczmy, jakie mam w ogóle misje, bo dawno nie sprawdzałem. W służbie Hiszpanii, Gubernat Aborozyny Rezerwet Lino de Santo Domingo. Dobra. O, kurde, zamknięte. Dobra, to się musimy przespać. What will it be, Captain? What will it be, Captain? Jeszcze raz. Dobra, mamy ranek. A, to jest Santo Domingo! Czemu ja tu zaglądam? Wracajmy do ten... Santiago de la Vega. Tak? Wypłyńmy w morze. Jakieś dwa statki. O! Coś się naprawiło, patrzcie, ładnie widać przez lunetę. A wcześniej to taka, jakby było takie zestawienie lunety, patrzyło się. Teraz ładnie widać. Troszeczkę zabrudzona, ale ładnie. Od razu lepiej widać. Załogę 15 dział, też 16. O, ten statek pewnie warto kiedyś. Nie wiadomo kiedy. Dobra. Mapa. Zatrzymujemy ten odcinek. I popłyniemy. Dobra, już jesteśmy z Santiago de la Vega. Schodzimy na ląd. Idziemy do gubernatora odebrać nagrodę w wysokości 3000 piastrów. Musimy sobie tego... bo wykonaliśmy misję i jest nam tyle winien. Do tawerna znowu noc. Dobra. It's an honor to see you. Potrzebuję pokoju. Zgoda, to tak, oto pieniądze. Gubernator. O. How did the mission go? Everything in order? I think I may have a job for you. Dobra. Ten koleś chce, żeby przewieźć takiego innego kolesia z Martynki tutaj i zapłaci nam 31 tysięcy piastrów, no. Chodźmy do... no właśnie, do składu. Tutaj chciałam. Glad you dropped by, Captain. Żywność nam się skończyła, jak płynąłem. Troszeczkę tam się skończyła. Więc bierzemy. Tyle wezmę. Okej. Okay. Idziemy do tawerny. What do you want to talk about? It's an honor to see you in my establishment. Oficerowie.
Nie ma żadnego takiego do walki. Nie, to jest nasz. Tutaj, no. Gdzieś patrzyłem gdzie indziej, do naszych. Dobra, do naszej załogi patrzyliśmy się. Teraz idziemy, no znowu, do Martynki. Gdzie, tylko gdzie jest to na mapie pokazane? Martynika, czy jak to było? Dobra. Za bardzo nie zapamiętałem tej nazwy. Martynika, no. A mówię Martynki. Martynika, no. Cel podróży 64 dni. Twoje informacje są datowane na 8 stycznia 1640 roku. Dobra. Ale ładnie. Dobra. Więc płyniemy. Płyniemy. I zatrzymujemy odcinek. No dobra, możemy rozkręcić tu trochę ten odcinek, więc powalczymy sobie jeszcze na morzu. Atakuj. No. Ta, jasne, rozkręcimy. Jak to zniknęli? Dobra, poszukam jeszcze inną później. Tymczasem, jak wiecie, wyłączam. Dobra, kolejny znalazłem i to taka bitewka. Zapiszę. Tutaj jest bitwa taka morska. No wracaj, 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 wracaj. Wracaj. Dobra, walczymy. Atakuj! Pomóżmy! O kurde, ale statki. Jakie? O, słabe. Ognia! Ognia! Ładujcie się, no ładujcie. Okej. Ognia! Ale oberwałem. Dobra, jeszcze raz. Ognia! Chodź tu, co abordaż. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. No chodź tu. A ty! Byś się tak kręcił? No wiedziałem, że nie będziesz tak ciągle się kręcił. To... Ognia! Gdyż trochę... się pali. O nie, 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 nie! Ognia! Okej, okay, jestem zatopiony. Ale sobie uszkodziliśmy. Troszeczkę statek w przód. Gdzie jesteś? O nie! Ale trafił! Kurde! Panie kapitanie, statek nam przypali! Płyniemy dalej, nie budzi się. No chodź, kurde, Ruger, to jest to? Czy jaki statek? Jest! Nie wiem z kim to mnie zaatakował, ale udało. Ale! Uberwa. No, tak. No i jeszcze jeden. Zapomniałem, że jeszcze mam dwie kule. Raz. Dwa. Trzy. Ale mocny teraz mam ten. 44. Kurde. To jest ten sam statek, ale słabszy. Z prawej strony, kapitanie! I znów spokojna muzyczka. Zamiast... Abordaż! I kolejni!
strzelam. Nie, 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 nie. Kurde. Jestem w stronę. Celuję w moich, zamiast w nich. A to już wy pozabijaliście. No. Albo mnie nic nie zostawiliście. Dobra, kapitan. Może. Raz. Dwa. Trzy! Aha! Trzy ciosy wystarczyły, żeby położyć tego kapitana. Wojskowy rapier. Jeszcze jeden został. Jeszcze jeden. Spytajmy się. Żądam poddania się. Nie chce się poddać? No to będzie po nim. Ognia! O nie, 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 nie. Co mam załadowane? Co mam załadowane? Kule! Bombowe. Bomby ma. Nie chciałam powiedzieć. Nie, 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 nie. Nie będziesz strzelał bombami do mnie. Ognia! Aj, zaraz się utopimy. Żeby się utopić. Uwaga i ognia! Prosto ze wszystkich ciał! No, 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 no. No chodź, abordaż. Jest! O, już. Wszyscy. Dobra. Kapitan dla mnie. Drugi raz. I trzeci raz. Znowu. Trzy ciosy. Tania luneta. Dobra. Statki. Trzy statki zatonęły. Płyniemy dalej. Oho. Coś innego. To jeszcze coś innego. Tylko gdzie to mi wyskoczyło się? Dziennik pokładowy. Może tu posunę? Nie, nic nie mam. W służbie Anglii, może Santo Domingo? Nie. Nie. To w czym dostałem? Dobra. Dobra, nieważne, płyniemy. Ale mam dobry wiatr. Dobra, jesteśmy już. Patrz, jaki mocny. Fort. 75 dział. Już biegnie, już biegnie. Dobra. Tu jesteś, tak? I have a very lucrative offer for you. Dobra, zanim wyruszymy, idziemy do stoczni. Oh, shipyard can do most anything if you've got the gold. Muszę go naprawić. Dobra. Pierce. I znowu. O! Ktoś mnie opuścił albo coś. I could use a raise. Chciałem renegocjować książkę. Aha, to normalnie. Się wystraszyłem troszeczkę. Że opuści nas, ale nie, jednak nie. A właśnie, zobaczymy, czy nie ma tu jakichś wojowników jeszcze w tym porcie. To tawerna, tak? Welcome, Captain. We're always glad to see you. Kupimy załogę na nasz statek, a także sobie kupimy może jeszcze oficera nowego.
I zjema. Nie mogę na nikogo trafić, który by mógł ten być u mnie wojownikiem. Chociaż można wytrenować go, nawet kogoś, ale trochę nie pasuje to. Dobra, statek naprawiony, no to płyniemy. Zobaczymy, co to jest. Okręty wojenne, tak? No. Kurde. O, dobra. Pomijam. Dobra, wpadnę jeszcze w pułapkę. I zaatakowało mnie ponad... Tak, chyba... na mapie dwa statki. Jeden tutaj właśnie, ten mniejszy. To są dwa statki, a w pewnie tamtym większym statku to pewnie są cztery statki. Tak na mapie zaznaczone, wiecie o co mi chodzi. O ty! Ale! O nie, 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 nie. O pan. O nie, 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 nie. Ciekawe, czy podpłynie. Ty, podpłynął! Ten fort nic nie robi. Oni mają z nim sojusz! Ognia! Ognia! Musimy jakoś go utopić. O, ale uderzenie krytyczne. Całe moje prawe działo rozwalił. Moja ulubiona strona do strzelania. Płyń, 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 płyń! Jacy abordaż! Jest! Oho! Jest ich więcej! Ale damy sobie radę! Oj! Okej. Jeszcze? Jest! Udało się. Aha! To za mój statek, a to za sojusz. Aha! Długi tom! Tak się nazywa. To jest spróba. Dobra, patrzcie. O, jeszcze jeden. A, jeden piracki statek. Ohoho, już się boję. Taki słaby. Chodź. Możesz ty. Widzę, że potrafisz walczyć. No chodź tu. A czemu z tej strony, gdzie mam uszkodzone działa? Czemu? Gdzie jesteś? O tu. Ognie! Abordaż. Trzech tylko. Nie więcej. Cztery. Oho! No, myślałem, że nie umiał tego innego pokonać. Raz.
dwa i koniec. O, ho, ho, ale nam się trafiło. Zobaczmy. Jeszcze uszkodzimy, tak. Co to jest? Więc tak. Długi tom. Obrażenia 10-16, jedna kula, słabe. A to? Gorsze trochę. No dobra. Pasażer, który ma 10 poziom. To. Dobra. Zapiszę. Dobra, i płynę. Okej, udało mi się dotrzeć do Santiago de la Vega. Idziemy do gubernatora i mówimy o wykonanej misji. How did the mission go? Everything in order? Dobra. Co to za misja? I think I may have a job for you. No dobra. To na razie będzie tak, powiem tyle. Jeżeli znajdę kolejną misję fabularną, to znowu nagrywanie, zaczniemy to od nowa wszystko i na pewno będzie jeszcze lepiej. Nie wiem, może się przyzwyczaję do tej gry bardziej. Może wtedy będzie mi się lepiej jeszcze grało nawet. Ale na razie będę wykonywał misje jakieś tam poboczne, czy jakie tam. Może trafię wreszcie na fabułę i tyle. Tyle. Będzie po prostu, dowiemy się co tam jego, może poznamy jego siostrę, może spotka swoją siostrę, nie wiadomo. I dziękuję na razie za oglądanie. Na razie za oglądanie tej serii, która podobnie zostanie wznowiona kiedyś jeszcze. Więc dziękuję za oglądanie, subskrybujcie, oceniajcie, łapki w górę, czekajcie, aż seria znowu będzie wznowiona i cześć! Cześć!